tym teście sprawdziliśmy dla Was nie tylko zużycie paliwa według komputera pokładowego, ale także o ile przekłamuje on rzeczywiste spalanie. Zatankowaliśmy w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy wynik obliczony pod drugim dystrybutorem z wynikiem wskazanym przez komputer pokładowy. Liczby widzicie na ekranie. Teraz pora na klasyczny test spalania M2. Tempomat ustawiłem na 93 km na godzinę, co na driftboxie daje równą 90. I na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 6 litrów. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 7 litrów. Tym razem tempomat ustawiony mamy na 143 km na godzinę, co na driftboxie daje równą 140. Na obrotomierzu widzimy 2500 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 9,6. I na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 9,9. Spalanie na zimnym silniku. Po pierwszym kilometrze 16,8. Po 2 kilometrach 15,8. I po 3 kilometrach 14,8. Spokojna jazda po mieście 9,5. Dynamiczna jazda po mieście 20,4.